Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jeszcze nie otrząsnęliśmy się z zagrożenia, jakim jest likwidacja gotówki. Jeszcze nie otrzepaliśmy się z mąki po robakach, z robaków. A tu już nadchodzi następne zagrożenie. 15-minutowe miasta. Ale pomyślicie, jak to? Co jest złego w 15-minutowych miastach? O nie. To jest takie zniewolenie, że normalnie dystopia to jest mało powiedziane. Jeżeli jeszcze się nie spotkaliście z tematem Oxford, dzielnice, których musisz się poruszać w promieniu 15 minut od domu i nie możesz jej opuszczać, bo inaczej będziesz karany, to zapraszam Was do tego roller coastera. Prawicowe media piszą w polityce.pl: protesty w Oxfordzie przeciwko C40 Cities. Mieszkańcy nie chcą 15-minutowych dzielnic i ograniczeń dla kierowców. Lokalne władze w Wielkiej Brytanii próbują wdrożyć 15-minutowe miasta. Doświadczenia prowadzone jest w Oxfordzie. Mieszkańcy miasta protestowali w sobotę przeciwko wprowadzaniu dzielnic o niskim natężeniu ruchu, tak zwanych 15-minutowych dzielnic. Oxford jest jednym z 1143 miast i samorządów na całym świecie, które dołączyły do inicjatywy C40 Cities Race to Zero. Miast, które przywódcy, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, chcą całkowitej dekarbonizacji. W Oxfordzie postanowiono utworzyć 6 15-minutowych dzielnic. Mieszkaniec będzie mógł podróżować poza swoją dzielnicę tylko przez 100 dni w roku. Jeśli ktokolwiek z mieszkańców Oxfordu odważy się wyjechać poza wyznaczoną strefę dłużej niż jest to dozwolone, zostanie ukarany grzywną w wysokości 70 funtów za każdym razem. Nad wszystkim ma czuwać tak zwany filtr ruchu, czyli kamery rozpoznające numery tablic rejestracyjnych. A zaczęło się wszystko od komentarza, który ktoś mi przysłał pod właśnie filmem o gotówce. Panie Kopyra, proszę sobie popatrzeć na protesty w Oxfordzie, gdzie chcą wprowadzić strefy 15-minutowe i limit 100 wyjazdów poza strefę rocznie. Idź pan i też powiedz dziesiątkom tysięcy ludzi, że są szurami. Warszawa też należy do C40, ale coś wzbraniasz się pan do przyznania racji co niektórym. Czyżby ktoś posmarował po kieszeni? Czyż pan zwykły ignorant i mądrzejszy od wszystkich? Od wszystkich to nie, ale od takiej szuri to myślę, że jestem mądrzejszy. No i zacząłem zgłębiać temat. Akurat dzisiaj rozmawiałem z kumplem z UK. Mówię, ty, a co tam w tym Oxfordzie się odpierdala? Mówi, ty, ja nic nie wiem. Nic nie wiem. No, poczekaj, coś szybko wygooglam. A, how Oxford come in the middle of conspiracy theories, nie? Mówię, nie, no to jest jakiś fake, nie? No i co? Rzeczywiście, krąży mapa. Podzielony na różne kolory Oxford. Mówisz, o kurwa, rzeczywiście. Jednak prawda. I tam są jakieś tam filmiki, że będziesz musiał wyjechać z tej dzielnicy na obwodnicę, żeby objechać i dopiero możesz wjechać. Mówię, ja pierdzielę, co to jest? Kto to będzie? Jak oni tego będą pilnować? To będą jakieś płoty pomiędzy tymi dzielnicami? Mury? Czy jak to będzie? Czy po prostu, no nie wiem, może będą na drogach po prostu będą takie podnoszone bariery? Wiecie, jak to czasami jest przed jakimiś zabytkami. No na Starym Mieście na przykład, nie? Będzie się podnosić, nie? Masz pozwolenie? Jeszcze nie minęło 100 razy, 100 dni? Opuszcza się, przejeżdżasz. Nie minęło? Znaczy minęło ci już 100 dni, które masz prawo opuszczać swoją dzielnicę? Bariera się nie podnosi i po prostu koniec. Otóż jest to jeden wielki fake. Jeden wielki fake, w którym zostały sklejone totalnie w ogóle różne rzeczy. Mam wrażenie, że głównym
Że głównym celem jest tutaj, żeby znalazł się kij na Trzaskowskiego ryj. Bo we wszystkich tych artykułach jest podkreślane, C40 Warszawa przystąpiła nam. O C40 to może na koniec. Najpierw dojdźmy do tego, czy będą te dzielnice 15-minutowe w Oksfordzie i czy można tylko 100 dni w roku wyjść z dzielnicy. No przecież to jakieś, tam już piszą, getta będą, kurwa, więzienie, lockdown klimatyczny, no w ogóle straszna sprawa. No ale można wejść na stronę Oxfordshire. Oxfordshire.gov.uk i tam mamy zakładkę Traffic Filters, czyli filtry ruchu złowrogie. Na czym będą polegały filtry ruchu złowrogie? Otóż to jest koncepcja, że Oxford zmaga się z wielkimi korkami, które paraliżują miasto. No i co wymyślili? Wymyślili, że trzeba zmniejszyć korki. Zidentyfikowali wąskie gardła, czyli miejsca, w których się najbardziej korkuje ruch. No i wymyślili, że po prostu zrobią tam, postarają się ograniczyć liczbę samochodów. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że jeżeli wjedziesz tam samochodem osobowym, to na mapie są zaznaczone te miejsca. Uwaga, nie cały czas, tylko w godzinach od 7 do 19. Od 7 do 19 w tych czterech miejscach w centrum i od 7 do 9 i od 3 do 6 w godzinach szczytu w dwóch miejscach, które są oddalone. Jeżeli tam przejedziesz, a nie masz zezwolenia, to po sczytaniu twojego numeru rejestracyjnego dostaniesz mandat. I to jest analogiczna sytuacja, jak na przykład we Wrocławiu jest Wyspa Słodowa, Wyspa tam Piaskowa chyba i jeszcze jakaś tam inna. I jest najkrótsza droga od hali targowej do placu Bema prowadzi właśnie przez te wyspy, nie? Ale ponieważ to jest zabytkowe, tam wąskie uliczki i tak dalej, no to tam jest generalnie zakaz ruchu, nie? Mogą tylko służby jechać, chyba dostawy, a tak to możesz na pieszo sobie przejść, ale jak chcesz pojechać samochodem od hali targowej do placu Bema, to musisz nadłożyć drogi, pojechać tam przez most uniwersytecki, dajmy na to, nie? I tu jest generalnie ten sam koncept. To znaczy nie ma żadnego podziału na żadne dzielnice. Jest po prostu odcinek drogi, na którym jest zakaz ruchu, jeżeli nie masz pozwolenia. Tyle. Kara 70 funtów za przejechanie. I jak widać na mapie, można te punkty po prostu, kurde, ominąć bokiem. Oczywiście w pewnym sensie niektóre z nich to oznacza, że musisz się wyjechać z centrum, pojechać na obwodnicę i wjechać z drugiej strony. Zgadza się. Tylko uwaga! Oni mają im dać te, skąd się wzięły to, że 100 dni tylko możesz opuszczać dzielnicę. Nie 100 dni możesz opuszczać dzielnicę, tylko każdy mieszkaniec Oxfordu może wystąpić o zezwolenie na jeżdżenie w tych zabronionych godzinach swoim samochodem prywatnym 100 dni w roku. Czyli to jest tak, że przejeżdżasz, robią ci, skanują cię kamery, czyli żeby ci zrobić zdjęcie, mandat, a nie, jeszcze ma limit, nie? I dopiero jak za 101 dzień przejedziesz po prostu po tych zabronionych fragmentach, przejedziesz po prostu w tych godzinach, dopiero dostaniesz mandat. Czyli masz 100 dni, że możesz sobie jeździć jak chcesz. Oczywiście to jest niebezpieczne o tyle, że możesz zapomnieć się, nie? Ale na co dzień masz tam nie jeździć. Ale jak musisz, to jedź. Nie ma problemu. Sęk w tym, żeby nie jeździć tam po prostu codziennie, nie? Jest limit 100 dni. Dla mieszkańców okolic Oxfordu jest 25 dni. Czyli jak na przykład ja bym był z Obornik Śląskich, przyjeżdżam do Wrocławia, to mogę, bo oczywiście ja muszę tam wystąpić pewnie przez internet o takie zezwolenie, dopisanie mojego numeru rejestracyjnego, że jak będę jechał przez Oxford, to żebym mógł po tych mostach pojechać, czy tam po tamtym tych zwężeniach, nie?
25 dni w roku mam takich, że mogę sobie taki trip zrobić do Oxfordu, nie? A jak jestem zupełnie spoza Oxfordu i spoza Oxfordshire, to moim prywatnym samochodem angielskim nie przejadę tam. Znaczy przejadę, bo tam nie ma żadnych barier, nie ma żadnych blokad, szlabanów, niczego, tylko dostanę mandat, po prostu. As simple as that. Co ciekawe, ten cały traffic filter, on nie zabrania, czy, albo inaczej, nie musisz mieć pozwolenia, żeby tam przejeżdżać, jeżeli jedziesz autobusem, taksówką, ty jako kierowca, autem z wypożyczalni, motorowerem, motocyklem, vanem, ciężarówką, minibusem, karawanem z trumną i jeżeli to są służby jakieś tam, wiecie, karetki, policja, służby tam te, no, jak to się nazywa, oczyszczania miasta i tak dalej, nie? Oni wszyscy mogą wjeżdżać bez problemu, nie? Chodzi tylko o prywatne samochody, żeby zniechęcać do wjeżdżania samochodem do centrum. Znaczy, możesz to zrobić 100 dni w roku. Znaczy, to nie jest tak, że jeden przejazd to jest jeden ten zużywa, nie? Czyli jak pojedziesz, to możesz wszystkie te 6 objechać ograniczeń i to się tylko raz liczy, nie? Ale tylko 100 dni w roku. I to jest cała koncepcja wyjazdu raz 100 dni w roku ze swojej dzielnicy i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie jest nic ograniczone, to są jakby te 4 punkty, to są po prostu wjazdy do centrum. I oni chcą, żeby kurwa ludzie nie wjeżdżali. A przynajmniej nie aż tyle. Szczególnie, żeby też tranzyt nie szedł środkiem miasta. No przecież to jest logiczne, tak? To słuchajcie, to nawet dzisiaj często jak jeździsz z nawigacją, to Google Maps ci mówi, weź się cofnij na obwodnicę, objedź i ten, bo tam jest, będziesz stał w korku na 40 minut. A tutaj nakręcili aferę, że gorsze niż utrata gotówki, gorsze niż robaki, miasta 15-minutowe. Tymczasem koncept miasta 15-minutowego to jest piękna idea. Pytanie, czy łatwa do przeprowadzenia. Ale generalnie idea polega na tym, że miasto 15-minutowe to jest takie miasto, w którym od miejsca zamieszkania w 15 minut załatwisz wszystkie sprawy codzienne. Szkołę, lekarza, zakupy, no być może jakąś tam ten. I ja powiem wam, że ja dokładnie mieszkam w mieście 15-minutowym, w Obornikach Śląskich. W 15 minut dojdę po prostu sobie wszędzie. Nie muszę odpalać samochodu. Idealna sprawa. W ogóle to niesamowicie podnosi komfort życia. Nie stoisz w korkach, nie ten. No ale nie, bo nam chcą odebrać naszą wolność, nie będziemy mogli jeździć, będziesz musiał z getta nie wychodzić przez 100 dni, przez 265 dni w roku. To jest absurd, bzdura. No kto takie bzdury w ogóle wypisuje? Znaczy ja wiem kto, no szuria. Tak samo było ze szczepionkami, tak samo jest z gotówką, tak samo jest z robakami. Jak jeszcze do was nie dotarło, to gwarantuję wam, dajcie tydzień, dwa, wasz znajomy szur na bank przyjdzie do was z Oxfordem i miastami 15-minutowymi i Czaskowski. Czaskowski, miasta 15-minutowe chce w Warszawie zrobić te. Natomiast a propos tego, skąd to się w ogóle wzięło, to miasto 15-minutowe w tym Oxfordzie. Otóż, to też jest dobre. Oxford powiedział, że te ograniczenia w tym ruchu, te tak zwane traffic filters, on wprowadza w 2024, a do 2040 oni chcą działać, żeby Oxford się stał takim miastem 15-minutowym. Czyli każdy, nieważne w której części Oxfordu mieszka, to będzie miał w 15 minut dojście do tych wszystkich niezbędnych rzeczy. Ale to absolutnie nie znaczy, że se nie może iść do innej dzielnicy, czy pojechać do innej dzielnicy. Może nawet samochodem to zrobić. Rozchodzi się tylko o to, żeby
nie było korkowania miasta bezsensownego, nie? To jest takie, ci samochodziarze, to naprawdę, to jest już taki poziom odklejki. Nasze prawa, nasze wolności. Słuchajcie, kilkadziesiąt lat temu we Wrocławiu na rynku normalnie samochody jeździły. Stacja benzynowa była na rynku. I komu to przeszkadzało? Jest lepiej teraz? No jest lepiej, tak? Niestety, samochód w mieście jest problematyczny. Zajmuje dużo miejsca, powoduje korki, spaliny, bo oczywiście zupełnie czymś innym są strefy czystego ruchu, nie? Że tam możesz wjechać tylko właśnie takim zeroemisyjnym albo niskoemisyjnym, nie? Ale nawet to nie rozwiązuje tematu do końca, bo korków to nie zmieści. Mogą same elektryczne stać w korku i też jest problem, nie? Więc i to w ogóle jest pilotażowe, więc oni dopiero będą sprawdzali, czy to w ogóle coś da, czy nie da. Ale już tu szury z całego świata się zleciały. Oxford, NWO, getto, kurna, nie wiadomo co. Tragedia, to jest tragedia. W ogóle prawdopodobnie to całe C40 to jest plan na wybory PiSu, prawdopodobnie też Konfederacji. Czyli tak, czepili się tego, że Warszawa jest wśród 1143 krajów, przepraszam, miast, w tym C40 jakby jest członkiem tego stowarzyszenia, nie? I oni tam nie ma, to jest taki klub dyskusyjny, można powiedzieć. Oni tam o różnych rzeczach rozmawiają, nie? Dlaczego się wzięła ta cała afera z tym mięsem, co tam Trzaskowski zabrania? Bo 3 lata temu eksperci tego panelu C40 na jak tu doprowadzić do zerowej emisji miast, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, powiedzieli, no bardzo poważnym obszarem działania czy produkcji dwutlenku węgla jest rolnictwo, szczególnie hodowla zwierząt. Jeżeli byśmy zredukowali spożycie mięsa na przykład o połowę, to by było takie efekty. A jakbyśmy do zera, to takie efekty, nie? No i już się odpalili. Czaskowski chce nam zabrać kurna schabowego i steka. Jaki się kurwa fotografuje, że on tam steka wcina. Notabene mogliby jeszcze powiedzieć, ile kosztował ten stek, żeby na elektorat sobie zobaczył, jak tam się go na ten, bo to drożej niż te ośmiorniczki, no ale już pomijając. Wy będziecie jeść mąkę z robaków, bo Trzaskowski wam zakaże, PiS już będzie bronił, nie będzie ten, my się nie damy. I to jest już teraz nowy na pomysł na ten. Wcześniej straszyli uchodźcami, co ich miało być 7 tysięcy, przyjechało 2 miliony Ukraińców, nie zawaliła się Polska, ale 7 tysięcy jakbyśmy przyjęli wtedy, o panie, jo, o! Potem LGBT deprawuje dzieci i tak dalej, jak straszna deprawacja, no coś nieprawdopodobnego, teraz kurwa świerszcze i miasta 15-minutowe i teraz będzie PiS z tym rządził i teraz, no słuchajcie, weryfikujcie. Się dziwię, że nikt ten, bo naprawdę wystarczy wejść na stronę Oxfordu i tam jest wszystko napisane, no to jest normalna rzecz, którą spotkacie w każdym mieście dużym, szczególnie w zabytkowym centrum. Bardzo często są właśnie tak, że może tylko wjechać dostawa, że nie możesz tam jeździć samochodem, że możesz jechać rowerem, ale nie ten, nie przejedziesz przez ten, masz jechać dookoła. To jest naprawdę, no nihil novi, no nihil novi. To nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o organizację ruchu w mieście i to nie ma od tego odwrotu, bo po prostu inaczej tam po prostu i tak nigdzie nie dojedziesz. A tam mogą jeździć. 100 dni mogą jeździć na jak chcą. A w pozostałe to albo wieczorem, albo dookoła. Tylko tam jeszcze powinien być jakiś ten, żebyś sobie zaznaczał, że o, jeszcze mam tyle dni. Nie wiem, jak oni to rozwiążą. W każdym razie żadne tam dzielnice 15-minutowe, żadne getta, żadne możesz tylko przez 100 dni w roku opuścić swoją dzielnicę. To jest taki absurd, że to się w pale nie mieści. A ludzie łykają, kurwa, jak głodne pelikany. To było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.